Ho, witajcie! Witajcie rodzice, witajcie dziadkowie, witajcie znajomi! Wszystkich nastolatków, wszystkich młodych ludzi w naszym pięknym świecie. Witam na wideotesty.pl i dzisiaj poradnik świąteczny, poradnik prezentowy, prezenty dla nastolatków, część pierwsza. I na początek coś dla małych dziewczyn. Może nie takich małych, może takich troszeczkę wyższych, w zależności od tego, jakie gabaryty, jeśli można tak powiedzieć, mają dzieci. Prostownica do włosów. Jest to ceramiczna prostownica firmy Remington, która nie elektryzuje włosów, nie psuje włosów, daje im bardzo fajny połysk. No i bardzo szybko się nagrzewa. W 30 sekund do 220 stopni. Jeżeli nie chcecie sobie za dużo portfela nadwyrężyć, kupując ten prezent na Wigilię dla waszych ulubienic, to jest dobry pomysł, myślę. Ostatnim razem w poradniku prezentowym dla ojców prezentowałem wam powerbank. Tym razem dla nastolatek, dla dziewczyn. Powerbank stylistycznie pasujący do ich płci, płci pięknej. Powerbank różowy, 5600 mAh, latarka LED, która pozwala wam sprawdzić naładowanie waszego powerbanka. No i oczywiście może wam pozwolić oświetlić drogę do domu w nocy. Bardzo stylowy, bardzo fajny. Oczywiście ma USB, do którego podłączycie swoje urządzenia. Cóż więcej dodać? Nic, tylko kupować. Jest w bardzo okazyjnej cenie. Był głośnik dla ojców, jest głośnik dla nastolatków, moi drodzy. Głośnik Creativa, mianowicie WUF. WUF, WUF, WUF. Ja może bardziej ho, 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 ho powinienem robić. Ale ten głośnik firmy Creative również jest bezprzewodowy. Jest bardzo malutki, mieści się po prostu w dłoni. Jest w przystępnej cenie. No i zobaczcie. Poręczny, idealny na wycieczki. Synchronizuje się z telefonem, z komputerem i ma dźwięk bardzo dobrej jakości. Można również odbierać, jak widzicie, tutaj słuchawka jest. Odbierać telefony bezprzewodowo. A teraz propozycja nieco tańsza z tabletów. Tablet Manta 10,1 cala, dwurdzeniowy procesor, 4 giga pamięci wbudowanej i modem 3G, dzięki czemu możemy wziąć tam kartę SIM. No i mamy internet bezprzewodowy, internet nawet po wyjściu z domu. Oczywiście jest Wi-Fi, jest czytnik microSD, jest zbudowany GPS i cena, uważajcie, 299 zł za taki duży 10,1 calowy tablet firmy Manta dla niewymagających nastolatków. A jeżeli macie bardziej kapryśnego nastolatka, syna, wnuka, Asus Memopad, 7-calowy ekran tego tabletu, rozdzielczość 1024x600, ma bardzo fajną technologię. To może się przydać szczególnie dla dzieci, dla nastolatków, które mają wadę wzroku. Asus Splendid, która pozwala nam na dostosowanie kontrastu i ostrości, wyrazistości tego ekranu, tego co się dzieje na ekranie. Więc to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Jest to tablet 7-calowy, czyli poręczny. Zmieści się do kieszeni męskich spodni, nastoletnich spodni. Gorzej może z dziewczynami, ale do torebki chyba wejdzie ładnie, pięknie. Odpalimy sobie na tym i Facebooka, i inne portale społecznościowe. I notatki zapisane w doku, w programie Microsoft Word, więc Memopad może się bardzo przydać. I na koniec jeszcze jeden tablet dla nastolatków. Jak widzicie, dostępny w różnych kolorach firmy Samsung. Również 7-calowy, bardzo dobry akumulator, który pozwala na długi czas pracy bez ładowania. No i interfejs TouchWiz, który jest, myślę, prosty w obsłudze nawet dla początkujących i będzie się łatwo zaadaptować do tego ekosystemu Androida w tym tablecie. No i przede wszystkim mamy tutaj do dyspozycji, oprócz samego Google Play sklepu, autorski sklep Samsunga, który ponad 30 tysięcy aplikacji zawiera, specjalnie optymalizowanych pod tablety i smartfony Samsunga. Warto po prostu rozejrzeć się właśnie za takim tabletem, jeżeli wasza wnuczka, dziecko coś takiego potrzebuje. Myślę, że Samsung Galaxy Tab 3 Lite będzie tutaj dobrą propozycją. Oho, to chyba już wszystko tutaj na dzisiaj dla nastolatków, nastolatek. Może w następnym odcinku będzie więcej dla chłopców,
Zobaczymy. Zapraszam na wideotesty.pl, to moi dobrzy elfowie, którzy mi tutaj ten cały worek załadowali prezentami. A ja idę dalej. Idę dalej, bo czasu szkoda, ale przyjdę tu jeszcze, czekajcie.